Ile zdjęć zostało zgłoszonych? Jaki był poziom tegorocznego konkursu? 270. Byliśmy zaskoczeni, ponieważ z roku na rok ten poziom jest coraz wyższy. Myślę, że coraz mniej zdjęć przypadkowych. Znaczy ci, którzy fotografują, mają jakieś zamierzenie, wyrażają to w sposób coraz ciekawszy. Nie ma zdjęć przypadkowych, także jest coraz trudniej wybierać. Czy jest pani Alicja? Pani Alicja? Jest gdzie do nas. Otrzymała wyróżnienie za cykl zdjęć Żyjemy. Gratulujemy i... W tym roku można na moich zdjęciach poznać moich dziadków. W zasadzie byłam w odwiedzinach u nich, mieszkają daleko, więc te odwiedziny odbywają się tylko kilka razy do roku. No i za każdym razem myślę sobie, że to są już ostatnie zdjęcia moich dziadków. Ale dziadkowie żyją, mają się dobrze. No i to są ubiegłoroczne zdjęcia z września. Drugie wyróżnienie otrzymała cykl zdjęć Więzienny rok autorstwa Radosława Kaźmierczaka. Nagrodzony został cykl zdjęć z koncertu amerykańskiej grupy rockowo-jazzowej, który odbył się w areszcie w Katowicach na ulicy Mikołowskiej. Pracuję dla Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów i dostałem zlecenie sfotografowania kilku zespołów występujących podczas Jazz Art Festival w tamtym roku. No i właśnie jeden z koncertów odbył się w więzieniu. To był koncert zorganizowany dla kobiet, dla pań, które są osadzone w tym areszcie. W kategorii najlepsze zdjęcie, fotoreportaż wykonany w Tychach, nagrodę zdobył pan Artur Pławski za cykl zdjęć Senior Disco. Nagrodzony został fotoreportaż z nauki tańca, które organizuje Centrum Integracji Społecznej w ramach działalności Fundacji Internationaler Bund Polska. Która to już nagroda pana na Tychy Press Photo? Nie pamiętam dokładnie, chyba czwarta. Spodziewał się pan w tym roku kolejnej głównej nagrody? No zawsze jest to trochę niespodzianka. Staram się robić ciekawe i dobre materiały w nadziei, że zostaną dostrzeżone, ale zawsze jest to jakiś procent niespodzianki. Tak, i często jest na kategorię najlepszy fotoreportaż. W tej kategorii zwyciężył materiał, cykl zdjęciowy pana Mateusza Przybyły. Co można zobaczyć na zdjęciach, które zdobyły nagrodę w tym roku na Tychy Press Photo? Na zdjęciach można zobaczyć dyscyplinę sportową, która nazywa się golbal. Jest to odpowiednik, nie jestem pewien do końca, ale piłki ręcznej dla osób niewidomych i niedowidzących. A mogłeś powiedzieć, kiedy te zdjęcia były robione, gdzie? Te zdjęcia powstały w 2015 roku w trakcie eliminacji do Mistrzostw Polski w golbalu i podczas Mistrzostw Polski w golbalu. Spodziewałeś się tego, że w tym roku znowu zostaniesz nagrodzony? Nie, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, ale przyznam się, że jakoś bardzo, bardzo lubię ten reportaż i miałem taką małą nadzieję, że może się komuś spodoba.